Okej. To mamy zrobione. Okej, nadal mówię. O, what the fuck? Mosty zablokowany, trzeba go odblokować. Typical. Dobra, to już jest na dole, więc trzeba teraz iść tutaj. W takim razie, dobra. No nie, woda. Mam złe przeczucia. Tylko kurde, nie woda. Już raz się bawiliśmy z wodą, o. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like for drinking? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like a water mill. Exactly. Zapomniał tylko powiedzieć, że tutaj grasuje niewidzialna bestia. Fuck. Jestem tego pewien. O, rybka. Jeszcze nie została zjedzona. Dobra, my musimy tam przeskoczyć na drugą stronę. 3, 2, 1. I Geronimo. Ah! Okej, na razie nic tu się nie pojawiło. Przynajmniej jeszcze nie. Zaraz, podejdziemy sobie tam i... Okej. Woda. Będę miał kurde awersję do wody. Myślałem, że będzie można te skrzyneczki wyrzucić. Tak jak normalnie lubię wodę, tak chyba przez tą grę będę miał awersję do wody. Naprawdę. Dobra. Geronimo! Hop, hop. Dobra, żeby nie stać zbyt długo w tej wodzie. Okej, teraz tutaj. Uuu, jak wpadniemy, coś czuję, że zginę. Zginiemy, no dobra. Hop. Hop. Hop, dobra, to nam się udało. O, tu mamy coś do ruszenia. Hop. O, shit, wiedziałem. A, teraz już nie wyjdziemy. Fuck. I co teraz? No nie wyjdę kurde, choćby nie wiem co. Szlak, i co teraz? Okej, może tędy da radę. Albo i nie. Noż kurde. Nope. Nope. I nope. No to chyba musimy ginąć. Ha. Pocieszające. Bardzo pocieszające. No, fuck. Może o wiele szybciej będzie, jeżeli po prostu pobiegnę do tamtego przejścia, może nas nie złapie. Kilka podrapań i siniaków, standardowo. Dobra, lecimy. Dobra. Zaraz, żeby tutaj nie było tego potworka? Coś mi się nie chce wierzyć. No kurde, nie mogę tu wskoczyć na to, dobra. Dobra, biegniemy po prostu. Po prostu tutaj. Serio, aż mi się nie chce wierzyć, że go tutaj nie ma. O, tylko mi nie spadnie znowu. No. Okej, teraz tutaj. Hop. Tutaj spadliśmy wtedy. Hop, dobra. I hop. Dobra, udało nam się. Co to jest? Przekierowanie ścieków wody. O, notatka. 1839. There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon, where he preferred to attempt his rituals.
It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum, a most hallowed ground where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow. Okej, okay, czyli wygląda na razie na to, że ten Aleksander wcale nie jest taki zły i on naprawdę chce pomóc. Dlaczego na samym początku Daniel, ten, który Daniel przed utratą pamięci mówił, żeby się go pozbyć, żeby go zabić? No nie wiem, nie wiem. O! Okej, okay, nie wiem co ja zrobiłem. Przekierowanie ścieków wody. Ta muzyka mnie nie pociesza. W cysternie znajdują się zawory do osuszenia kanałów. O nie. O nie, mam jakieś naprawdę dziwne, złe przeczucia. Dobra, starajmy się nie wpaść znów do wody. What the fuck? Woda pomału wypełnia komorę. Okej, okay, spoko, nie wypełnia. Ale my teraz musimy tam przejść. Więc... O, zaraz. Ja nie zauważyłem tej skrzyneczki wcześniej. Bierę! Oliwę i krzesiwo przydadzą mi się i to bardzo. W późniejszych etapach, dobra. Teraz musimy iść tutaj, bo stąd przyszliśmy. No dobra, na razie go nie ma. Tego niewidzialnego potworka. Mam nadzieję, że go tutaj nie będzie. To jest jasno, jeszcze przynajmniej. Most. Trzeba tutaj jakoś most obniżyć. Wtedy będziemy mogli się tam dostać. Bo tak to chyba nie przejdziemy, nie? Nie. Jest przymocowane do zardzewiałego łańcucha w suficie. O, zardzewiały łańcuch. Zadania. Aby przejść, należy opuścić most. Seriously? Nie wiedziałem. Naprawdę, nie spodziewałem się tego. Zaraz, czy mogę się na przykład rozpędzić i wejść jak najwyżej? Ach, nie da rady. Nie da rady. Musimy coś wykombinować. Kamyk. Panie Kamyk, chodź pan do mnie. O, dziękuję. I zniszczmy łańcuch. Udało się. Za pierwszym razem, nice. Okej, ale teraz trzeba przeskoczyć. Kurde, mam nadzieję, że naprawdę tutaj nie ma tego niewidzialnego potworka. Już myślałem, że spadnę, cholera. Dobra, teraz tak. I teraz jak? Tak. Musimy wskoczyć jakoś dziwnie. I po desce, która pewnie się załamie, jak będziemy wracać, albo i nie. 8 August 1839. I could never be certain until today. That I was on the right path. Using my orb, Alexander managed to channel its power unto us. The inner sanctum flared with blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. It was terrifying, but Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. Aha, to już przynajmniej wiemy, co to było to gówno na samym początku. Co porastało wszędzie. Wszystkie ściany, podłogę, sufity. I nas raniło. To od tej kuli. No okej. Okay. No, okręcaj się. Pyk. I to też znowu wszystko zgasło. Wracamy. O, już tu jest.
Już tu jest, już się pojawił. Fuck. Co teraz? Ja muszę przejść na drugą stronę. Więc tutaj chyba będzie najlepiej. Panie, jesteś pan tam? Dobra, dajcie światła i robimy Geronimo. 3, 2, 1. Geronimo! Oba! Albo go tu nie ma. O, tam to trzeba uważać, dobra. No, spokojnie, powoli. Okej, udało mi się. Dobra, to już nas nie będzie ranić, jak będziemy wracać. I tu jeszcze jedna nutka. A, jest już. Jest, pojawił się gdzieś. Znaczy gdzieś. Gdzieś go słychać. Tego niewidzialnego dziada. It is still early, and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? No. Nie do końca nam się odpaliło chyba. Albo mi się tylko wydaje, no wprawdzie się w każdym razie, albo bądź co bądź, nie można tego łączyć. Fakt, zapomniałem, o czym myślałem, wypadła mi myśl z głowy, no dobra, trudno, kręcimy pokrętłem. Okej, okay, Pipe Worker, dostaliśmy jakieś osiągnięcie ze Steama. Okej, okay, teraz trzeba iść. I uważać na to niewidzialne gówno, które z pewnością teraz będzie tutaj grasować. Musimy wrócić aż tam. Okej, okay, mamy daleką drogę do przebycia. Rybka jeszcze pływa. Rybka lubi pływać. No dobra. No dobra. Musimy wrócić aż tam. Czy aby na pewno? Nic więcej tutaj. Zaraz. Chyba nic więcej nie muszę tutaj robić. Bo trzy pokrętła ruszyliśmy. No dobra. W razie czego po prostu się tutaj wrócimy. 3, 2, 1. I jazda. O kurde, słyszę go. Bulbul. No, bulbul. Aha, on tutaj chyba jest. Ten potworek. Aaa, wpadł tędy i teraz nie może wyjść. Aha, rozumiem. I oby on tam siedział. Dobra, my stąd wychodzimy. Hej, dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapkę w górę, suba oraz komentarz. A jeśli nie, wciśnij łapkę w dół i napisz w komentarzu, że jestem do dupy we wszystkim, co robię. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.